Wiedziałeś, że kolory mają znaczenie? Przygotowując posiłki, sięgaj po owoce i warzywa w różnych kolorach. Kolory warzyw wynikają z zawartości składników bioaktywnych, które mają wpływ na nasz organizm. Warzywa żółte i pomarańczowe posiadają beta-karoten, który jest silnym przeciwutleniaczem oraz wspomaga widzenie. Warzywa z tej grupy kolorów posiadają również witaminę C, która ma pozytywny wpływ na odporność oraz krążenie. Warzywa fioletowe. Bogate w antocyjany i karotenoidy. Wykazują działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne. Warzywa zielone. Źródło kwasu foliowego i witaminy K. Warzywa czerwone. Wspierają odporność organizmu. Jakie składniki znajdziesz w warzywach? Witamina C. Pomidory, papryka czerwona, kapusta kiszona, kapusta czerwona, kalafior, brokuł, szpinak. Beta-karoten. Marchew, dynia, jarmuż, szpinak. Witamina K. Sałata, jarmuż, szpinak. Foliany. Sałata, brokuł, brukselka, jarmuż, szpinak. Żelazo, bób, natka pietruszki, szpinak. Wapń. Brukselka, natka pietruszki, jarmuż, szpinak. Magnez. Groszek zielony, jarmuż, szpinak. Potas. Burak, seler korzeniowy. Luteina, dynia, marchew. Likopen, pomidory. Kieruj się zasadą, im więcej kolorowych warzyw, tym lepiej. Obserwuj nasz profil po więcej ciekawostek.